Cześć, witam Was serdecznie już w trzecim odcinku serii adaptacja fotela samochodowego na fotel komputerowy. Jeżeli nie oglądałeś odcinka pierwszego i drugiego, serdecznie zapraszam, ponieważ ten odcinek trzeci nie będzie miał sensu, jeżeli nie oglądałeś poprzednich. W dzisiejszym filmie zajmiemy się, opiszę i omówię rzeczy, które zmieniam podczas projektowania, podczas wykonania już drugiej konstrukcji, drugiego fotela. Podczas kilkudniowej eksploatacji fotela pierwszego już wiem, że należy dokonać pewnych zmian. Kilku z Was podpowiadało, że ten fotel jest jednak za nisko i częściowo muszę się z tym zgodzić, a częściowo nie. Dlaczego? Ponieważ fotel, który aktualnie użytkuję, on mi służy do montowania filmów, do pracy przy montażu filmów, obróbce filmów, ogólnie do pracy na komputerze. Więc ten fotel pierwszy okazał się za niski i już drugi fotel będzie nieco podniesiony. Oczywiście ta krawędź siedziska będzie dalej na krawędzi na wysokości 50 cm, natomiast górna, tylna część siedziska będzie uniesiona, ponieważ za bardzo się zapadam w ten fotel i siedzę za nisko, ale prawdopodobnie tego fotela pierwszego nie będę przerabiał. On myślę, że będzie na pewno się spisywał przy komputerze, przy stanowisku drugim, przy biurku drugim, gdzie tam tylko streamuję czy oglądam filmy, więc prawdopodobnie ten pierwszy fotel nie będzie przerabiany, a druga konstrukcja już ma naniesione zmiany. Pierwszą podstawową zmianą jest ten kształtownik. Wspominałem o tym kształtowniku w odcinku pierwszym czy drugim, że w nowej konstrukcji zmienię ułożenie tych kształtowników, że ten dolny kształtownik będzie szerszy, będzie wystawał ponad ten i będzie zarazem montażem kółka. I tak jest właśnie w tej konstrukcji już drugiej, czyli dolny kształtownik jest wysunięty, wypuszczony. Tutaj jest zamontowane kółko. Oczywiście, aby kształtownik się nie ściskał podczas skręcania, wstawiony jest dystans kształtownika 20x20. Przykręcona jest zaślepka. Zaślepki robiliśmy w odcinku poprzednim, więc jeżeli jesteście ciekawi, odsyłam do odcinka numer 2. Ta sama sytuacja jest z przednim profilem, również profil, już nie mamy tych płaskowników, mamy ładnie profil, do profila montowane kółko i zaślepka. Oczywiście tutaj zaślepki wystają z tego względu, że tutaj będą zabite jeszcze korki plastikowe, ale to już po malowaniu i w momencie, kiedy dojdzie tutaj korek, to wszystko nam się zlicuje. To jest pierwsza sprawa, to jest pierwsza rzecz, pierwsza zmiana, którą tu dokonałem. Przez tą zmianę fotel automatycznie się nam podniósł o 10 mm, ponieważ kształtownik tutaj mamy 20, a w poprzednim projekcie był płaskownik 10, więc o 10 mm już mamy podniesiony fotel. Ale drugą i taką najważniejszą, znaczącą zmianą są te kolucha, te sporniki, te zaczepy do rygli fotela. Spójrzcie, to są rygle, to są wsporniki z poprzedniego projektu. Te aktualne są dwa razy, są drugie tyle dłuższe. Dokładnie o 5 cm. Spornik poprzedni miał 5, ten ma ponad 10. Także 5 cm będzie podniesione siedzisko, tył siedziska, ponieważ przód siedziska zmieni się nam około 10 mm poprzez właśnie ten kształtownik, więc to 10 mm nie ma znaczenia, natomiast tył siedziska podniesie się nam o 5 cm. Jak widzicie, po tych modyfikacjach fotel przyjął bardziej taką formę, nie wiem, taboretu, krzesła. Ta geometria tego fotela jest w tej chwili bardzo zbliżona do tradycyjnego fotela komputerowego, ale nadal mamy tutaj regulację oparcia, podłokietniki, także myślę, że funkcjonalność tego fotela jest naprawdę duża, ponieważ zapewnia nam w tej chwili już, myślę, że nam zapewnia komfortowe pracowanie przed komputerem przy biurku,
ale również po rozłożeniu tego oparcia możemy pozwolić sobie na chwilę relaksu, oglądać jakiś film na YouTube czy coś podobnego. Spójrzcie z bliska. Jak widzicie, siedzisko, te boki siedziska są w poziomie, natomiast tutaj środek tego siedziska nieco się zapada, ale taka konfiguracja pozostaje. Tutaj mamy wysokość siedziska, ta krawędź jest 48, na wysokości 48 jest przód. Możemy jeszcze centymetr śmiało podnieść na kółkach, bo jest na tyle śruby. Tak wygląda w tej chwili. Wystarczyło wydłużyć tylko te kabłonki do zapięcia i mamy w tej chwili uniesiony fotel. Co prawda jest to ustawienie nie takie fabryczne, ponieważ fabryczne ustawienie fotela jest takie jak w przypadku fotela z odcinka pierwszego i drugiego. Natomiast ten fotel będzie nieco wyższy. Zobaczymy, porównamy. Być może ten pierwszy również przerobimy właśnie w taki sam sposób. Tych wszystkich plastików nie montowałem z tego względu, że wiem, że one będą pasować, ponieważ konstrukcja jest bliźniacza do fotela numer 1, tylko tyle, że jest uniesiony tył, musi to wszystko pasować. Nie montuję tego, ponieważ ten fotel będzie za chwilę zdemontowany, całą podstawę będę malował, więc nie dokładam sobie pracy. Myślę, że zobaczycie zdjęcia finalne po zakończeniu tego fotela na profilu facebookowym Stalowi z YouTube, na który serdecznie zapraszam. Ale co najważniejsze, zobaczmy, jak się na tym fotelu siedzi. Przy tej konfiguracji, jaką mamy w tej chwili, już widzę, że straciłem dość sporo na komforcie siedzenia, no ale na pewno zyskałem podczas pracy, ponieważ blat w tej chwili już będę miał na właściwej wysokości, klawiatura, monitor już nie będzie za wysoko, także praca będzie na pewno dużo wygodniejsza na tym fotelu niż na fotelu numer 1 i na pewno będzie wygodniejszy ten fotel niż fotel marketowy, typowo komputerowy, ponieważ przerabiałem takich fotelów kilka i naprawdę żaden niezbyt przypadł mi do gustu. Poza tym siedząc na takim fotelu 5, 10, 15 minut zaczynam szukać innej pozycji, bo coś jest nie tak. Siedząc tutaj w tym fotelu jest tylko jeden mankament, duży mankament, który zauważyłem. Zwyczajnie siadając w ten fotel po prostu usypiamy. Mówię o fotelu tym numer 1, nie tym. Jest tam taka pozycja, zresztą tak jak wam mówiłem, pozycja jaką przewidział producent tego fotela i naprawdę przewygodny, mega wygodny fotel. Natomiast ten już jest zdecydowanie mniej wygodny, może nie powiem, że mniej wygodny, bo jest nadal komfort siedzenia na tym fotelu. Natomiast on jest stworzony do trochę innych prac, do innych celów, więc, ale po rozłożeniu tego oparcia nadal ten komfort jest naprawdę wysoki. Myślę, że w tej chwili już będzie się wygodnie pracowało na tym fotelu i nie będzie stresu podczas streamów, że ten fotel skrzypi, że coś tam się z nim dzieje. Myślę, że przez długi czas będziecie właśnie ten fotel na streamie widzieć. Mógłbym tak siedzieć jeszcze do wieczora, natomiast czeka mnie jeszcze dzisiaj mnóstwo pracy, więc no niestety muszę wstać i zabierać się za pracę. Pozostało jeszcze wymalować podstawę, wyprać fotel i złożyć to w jedną całość. Na pewno będziecie widzieć te fotele gdzieś tam na streamie. One będą się, te fotele, przewijały. Także piszcie w komentarzach również, co sądzicie o takim projekcie. Jestem ciekawy waszego zdania, waszej opinii. Jesteście pewnie ciekawi, jak wygląda już gotowy stojak z zabitymi korkami, z przykręconymi kółkami i pomalowany. Nieoficjalnie wam powiem, że ten stojak mogę wam na chwilę pokazać, natomiast oficjalnie on jest jeszcze niepomalowany, więc jego nie ma. A pomalowany stojak będzie się prezentował mniej więcej tak. Tak wygląda stojak pomalowany. Spójrzcie z bliska,
jak wyszedł, moim zdaniem fajnie, super wyszły te zaślepki, super wyszły te profile, do których są kółka przykręcone, fajnie to spójnie wszystko wygląda, jestem zadowolony. Dużo fajniej wyszedł ten stelaż niż ten pierwszy, ale zazwyczaj to tak bywa, że podczas prac wychodzą nowe rzeczy, które byśmy zmienili i kiedy robimy już drugi, trzeci model, każdy następny jest tylko lepszy. Sorry za dźwięki, ale taka jest ulewa w tej chwili, że nie widać świata, ale myślę, że stelaż widać dobrze. Zobaczcie, jak fajnie wyszły te maskownice. One się wpisały z szerokością profila. Jak widzicie, po zabiciu korka jest wszystko na równo, nawet zaślepka jest te 2 mm cofnięta. Także nie ma ostrych krawędzi, wszystko jest bezpieczne. Śledźcie kanał, zasubskrybujcie go, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym projekcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć!